Okazuje się, że producenci samochodów stawiają nie tylko na crossovery. Na rynku motoryzacyjnym nie da się nie zauważyć rosnącego trendu wprowadzania do sprzedaży małych, czterodrzwiowych coupé. Dziś przyjrzymy się z bliska najnowszemu modelowi BMW serii 2 Gran Coupé. Seria 2 w BMW jest w sumie nietuzinkowa, bo w jej skład wchodziło do tej pory dwudrzwiowe coupé, kabriolet i minivan w dwóch wersjach długości. Ostatnio do tego zestawu dołączyło czterodrzwiowe coupé. Samochód nie jest taki mały, jakby sugerował to numer serii. Ma długość 452,6 cm, szerokość 180 cm i wysokość 142 cm. Rozstaw osi wynosi 267 cm, a bagażnik ma pojemność 430 litrów. To o 40 litrów więcej niż w dwudrzwiowej odmianie modelu. Szkoda tylko, że jego praktyczność ogranicza mały otwór załadunku, choć walizki o regularnym kształcie czy składany wózek do niego zmieścimy, to wózka i walizek razem już nie. Wygląd najnowszego BMW serii 2 może wzbudzać kontrowersje, ale nie możemy przejść obojętnie koło takich smaczków jak choćby drzwi bez ramek okiennych. Choć zwróćmy uwagę, że tylny otwór drzwiowy jest stosunkowo mały, przez to montaż na przykład fotelika dziecięcego na tylnej kanapie będzie znacznie utrudniony. Choć na pewno łatwiejszy niż w przypadku dwudrzwiowego coupé. Wszystkim, którzy narzekają na wygląd nowej serii 2, spieszę przypomnieć, że bawarski producent jest mistrzem we wprowadzaniu na rynek samochodów, których wygląd początkowo budzi kontrowersje, a szybko okazuje się, że biją rekordy sprzedaży w swoich klasach. Na tylnej kanapie Gran Coupé jest sporo przestrzeni na nogi, ale osoby o wzroście powyżej 180 cm mogą zahaczać fryzurą o podsufitkę. Z przodu sytuacja wygląda o wiele lepiej. Fotele są wygodne i nawet wysokie osoby nie powinny narzekać na brak przestrzeni. Jak na współczesny pojazd przystało, to BMW można częściowo obsługiwać przez aplikację BMW Connected. Jeżeli mam na to ochotę, mogę przez smartfon wcześniej ustawić wentylację wnętrza, czy przez aplikację otworzyć drzwi. O tak. Tradycyjnie dla marki kokpit jest nachylony w stronę kierowcy. W prezentowanym egzemplarzu zamiast klasycznych zegarów zastosowano tutaj ekran o przekątnej 10,25 cala. Przyznam, że choć jest czytelny, nie przypadł mi do gustu jego wygląd. O wiele lepiej prezentuje się dotykowy ekran zainstalowany na górze środkowej konsoli. Ten w prezentowanym egzemplarzu ma przekątną 10,25 cala. W uboższych odmianach modelu w tym miejscu montowane są wyświetlacze o przekątnej 8,8 cala. Na wyświetlaczu prezentowane są m.in. funkcje systemu operacyjnego BMW 7.0, który obsługuje interfejsy Android Auto i Apple CarPlay. Co ciekawe, część funkcji można obsługiwać gestami, na przykład regulować głośność zestawu audio. Materiały wykończeniowe zastosowane w tym BMW są bardzo dobrej jakości. Może poza tymi znajdującymi się poniżej linii łokci, tam zastosowano tańszy plastik. Kierownica ma gruby wieniec, który dobrze leży w dłoniach. Kokpit jest bardzo ergonomiczny i tutaj czuć najlepsze geny marki. Sprawdźmy, czy te najlepsze geny czuć także w układzie jezdnym. Prezentowany egzemplarz serii 2 Gran Coupé nosi oznaczenie 220D xDrive. Oznacza to, że został wyposażony w napęd na obie osie, a pod jego maską pracuje dwulitrowy, czterocylindrowy silnik diesla, który rozwija moc maksymalną 190 koni mechanicznych przy 4000 obrotów na minutę oraz maksymalny moment obrotowy 400 Nm w zakresie od 1750 do 2500 obrotów na minutę. Z napędem współpracuje 8-biegowa skrzynia Steptronic. Auto przyspiesza od 0 do 100 km na godzinę w 7,5 sekundy i może się rozpędzić do 235 km na godzinę. Już po przejechaniu kilku pierwszych kilometrów nie miałem wątpliwości, że prowadzę model ze stajni BMW. Bezpośredni układ kierowniczy, bardzo szybka reakcja skrzyni biegów na położenie pedału przyspieszania czy dobrze zestrojone zawieszenie. To wszystko sprawia, że 190-konne auto daje kierowcy dużo przyjemności z prowadzenia. W zależności od upodobań można sobie wybrać ustawienie układu kierowniczego, zawieszenia czy napędu. Auto wtedy nabiera bardziej sportowego lub komfortowego sznytu, choć w tej wersji silnikowej nigdy nie będzie pogromcą torów wyścigowych. Nawet podczas jazdy w trybie sport, gdy zawieszenie się usztywnia, samochód wciąż jest dość komfortowy. To, co mnie cieszy, oprócz tego, że 220D jest bardzo żwawe i całkiem zwinne, to fakt, że pracujący pod maską silnik diesla jest doskonale wyciszony. Mam czasami lekki dysonans, gdy w samochodach premium słyszę za bardzo dźwięk, mało szlachetny dźwięk silnika diesla. W tym samochodzie to zjawisko absolutnie nie występuje.
Zastosowanie jednostki wysokoprężnej ma oczywiście odzwierciedlenie w zużyciu paliwa. W dość gęstym ruchu miejskim auto zużywało średnio 7,4 litra oleju napędowego na 100 km. To niezły wynik, biorąc pod uwagę osiągi i napęd na obie osie. A ile ten samochód kosztuje? W wersji 220D z automatyczną skrzynią jest dostępne od 157 600 zł. W zamian otrzymujemy świetnie jeżdżące pełnokrwiste BMW, choć osoby, dla których szczególne znaczenie mają wygodny dostęp do tylnej kanapy czy większa swoboda w korzystaniu z przestrzeni bagażowej, moim zdaniem powinny zerknąć w stronę innych modeli bawarskiej marki.